Zabieramy się do sprzątania, a największy bałagan mam w swojej szufladce przy biurku, a pokażę wam. O, tak to wygląda. Beautiful. Więc zbieramy się do sprzątania, bo niedługo będzie tylko przemeblowanie w gabinecie, bo chcę sobie pojechać do Ikei i kupić kilka rzeczy. I pokażę wam, czego mi na pewno nie zabraknie przez długi czas. Jak to o mnie świadczy, że mam tyle cukru? Nie to, że taka typowa Grażyna, że zabieram więcej. Kiedy ktoś do mnie przyjeżdża, każdy wie, że przyjeżdżać trzeba do mnie z cukrem. Z kawą. Trzeba do mnie przyjechać z kawą, inaczej do gabinetu za bardzo nie wpuszczam. Wpuszczam, ale już tak krzywo się patrzę i wszyscy przywożą właśnie kawę, wiadomo, że z cukrem. No i kiedy ten gabinet wynajęłam, ja marzyłam o tym, żeby ten parapet był pusty, żebym ja sobie mogła na nim siadać, dlatego że on jest mega szeroki. Myślę, że tu moje dwie pupy by się zmieściły, więc spokojnie można się tu pięknie rozłożyć. Widok niestety, no nie pokażę wam, widok jest na ZUS. Znalazłam w swojej szufladzie kawałki pizzy, ale bez przesady, aż taką bałaganiarą nie jestem, żeby prawdziwą pizzę trzymać. Kawałki pizzy wezmę je do szkoły, dlatego że ja je wydrukowałam dla moich jeżyków szkolnych do nauki mnożenia. Wiecie, o co chodzi? Jak na tym mnożyć, nie? Zwróćcie uwagę, że nie są zalaminowane, dlatego że moi chłopców nie wkładają wszystkiego do busi, nie drą wszystkiego, nie mną, ładnie się tym posługują, więc uważam, że na tyle, ile jest im to potrzebne do zrozumienia mnożenia, na tyle to im wystarczy, nie potrzebuję tego laminować, żeby to później spędziło kilka lat gdzieś w jakichś dokumentach, teczkach, gdzie ja później o tym zapomnę. Chciałam wam tylko pokazać, że widzicie, segreguję do różnych worków. Jeśli mam jakieś pomoce, że wiem, że nie będę ich używała, albo na przykład pudełka mi są niepotrzebne, bo mogę włożyć do czegoś innego, żebym zajmowała mniej miejsca, to wyrzucam i segreguję na plastik, na papier i na takie inne mieszane rzeczy, które nie wiem, gdzie sklasyfikować. One są w workach czarnych, ale ja później je i tak przesypię, bo te worki nie będą pełne, więc żeby też worków nie marnować, ja sobie to później przesypię do innych odpowiednich. A teraz przechodzę do tych moich wszystkich kart pracy. Nie wiem, czy zobaczycie, bo o jest, widać to wszystko karty pracy. To posegreguję sobie. Jeśli znajdę taką, od której nie używam od bardzo długiego czasu, to nie wyrzucę. Oddam je swojej koleżance, dlatego że mam taką koleżankę, która bardzo chętnie przyjmuje takie różne rzeczy. To, że mi się nie przydały, to nie znaczy, że na przykład nie przyda się mojej koleżance, tym bardziej, że ona pracuje z dziećmi pełnosprawnymi. To jest ten domek. Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ten domek zrobił mi Zbigniew. Zbigniew to jest mój tata. A, i zrobił też suszarkę na pranie. I ogólnie Zbigniew mógłby mi zrobić jeszcze innych kilka mebelków, ale jest teraz w trakcie sezonu, więc nie ma czasu. Patrzcie, co tutaj mam. Tak, to jest ksero. To nielegalnie jest kserować, natomiast tej książki chyba się już nie da nigdzie dostać, więc skserowałam sobie od koleżanki. Myślę, że to nie jest kłamanie jakichś praw, dlatego że no nie jest ona nigdzie indziej dostępna. Koleżanka mi ją skserowała, miała swoją własną, z której ona się uczyła czytać. I powiem wam, że ona jest świetna. Bardzo ją lubię. Przede wszystkim te pierwsze czytanki. Bo przed chwilą jedną schowałam, o, ale tu ją widać. Wąską, żeby tu miała w kształcie władomku i tu gęsto półeczki właśnie na te puzzle drewniane. I albo chciałabym takie dwie, albo chciałabym jedną wysoką, znaczy nie może być za wysoka, żeby się nie przewróciła, właśnie na tego typu tace, dlatego że mam taką tacę, ona jest podświetlana. Zaraz wam pokażę. O, no to teraz jest jasno, więc tego tak nie widać. Ale mam taką. Mam taką sensoryczną i mam jeszcze ze cztery inne tace właśnie do takiego pisania. Mam z różową solą, mam z mąką kukurydzianą, różne rzeczy. Nie mogę tego trzymać na podłodze, dlatego że jak przychodzą dzieci młodsze, to mi to wysypują na podłogę. I później pani sprzątaczka jest pewnie bardzo zła, więc ja muszę tego bardzo pilnować. Dlatego stawiam to na parapet i zajmuje mi to parapet, więc potrzebuję jeszcze takiej półeczki. Ciekawe, czy Zbigniew mi to zrobi. Czasem dzieci robią mi takie różne prace plastyczne, one są po to, żeby troszeczkę rozruszać paluszki przed czytaniem i na razie trzymam je na szafie, chociaż one mi tu nie pasują, dlatego że czasami dekoncentrują inne dzieci i bardzo chciałabym je mieć w poczekalni. Więc tutaj by mi się przydała tablica korkowa, tutaj mam taką lamę korkową, ale jest zbyt mała. Tu by mi się przydała tablica korkowa i przydałoby mi się coś większego na zestaw moich jeży, dlatego że tu będę chciała wydrukować wszystkie swoje wywiady i artykuły tutaj zostawić rodzicom do czytania, dla tych rodziców, którzy nie wchodzą do gabinetu. No, wstydzę się przyznać, ale ten widelec
Jest tutaj na parapecie, ale on był w gorszym miejscu, bo on był w mojej torebce też. Bo czasami nie mam czasu zjeść. Tala pije kawę, piękna tola z pięknym kubkiem, włosy zaczesane na bok, cudownie, więc takiego rysunku na pewno nie wyrzucę. Tylko on czeka na tablicę korkową. I Trump ty mi narysował. No po prostu on jest najlepszy. Jakiś czas temu robiłam taki zeszyt właśnie z czcionką ułatwioną. Widzicie, że są drukowane, ale duże i małe, tak zwana czcionka ułatwiona. No i później w krateczce samodzielnie. Ja tego już nie mam. To też nie jest idealne, dlatego że nie ma czcionki idealnej, ja już Wam mówiłam. Jeśli jesteście zainteresowane czymś takim, to dajcie mi znać. Ja postaram się z pomocą czyjąś lub samodzielnie jakoś taki zestaw stworzyć właśnie do nauki pisania liter pismem ułatwionym. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą mogę Wam pokazać, może zainspiruje niektórych. Czasem drukujemy rzeczy ze stron anglojęzycznych, czasem drukujemy rzeczy i zaraz je laminujemy, żeby były trwalsze. Ale może Was zainspiruje taki zeszycik. To jest zeszycik, który na początku rysowałam. I tu były rysunki. Więc możecie sobie coś takiego zrobić samodzielnie, zależy co z dzieckiem po prostu ćwiczycie. Fajnie, jeśli robicie to jednocześnie. Czyli to nie jest taka typowa karta pracy przy stoliku, typowa, a właśnie to nie jest taka typowa praca przy stoliku, nie jest taka typowa praca na obrazkach, bo na obrazkach dzieci tak niekoniecznie chcą pracować, ale tu tworzą coś z Wami, więc to jest fajne, ale później mi się już nie chciało tyle rysować. Natomiast później mi się i przestało chcieć i nie miałam czasu, po prostu sobie wycinałam. I to są ze strony, czekajcie, bo jak się patrzę w okno, to się nie mogę skupić. Ze strony Soy Visual, to ja tutaj, o tu jest miejsce, więc tu Wam napiszę o jaką stronę chodzi. To jest strona chyba hiszpańska, więc napisy nam nie pasują. I ja sobie po prostu wydrukowałam, powycinałam i powklejałam. Nie laminowałam tego, bo po co? Kiedy to jest wklejone do zeszytu, to jest naprawdę trwałe. No, jeśli pracujecie z dzieckiem, które potrafi przewracać kartkę, to Wam się nie zniszczy, to będzie trwałe, a nie będziecie robić niezbędnego plastiku, czyli bez laminowania. Kolejny tip. No po prostu oglądam te książki i mam same tipy dla Was. Tipy. Sugestia, nie? No ja po angielsku. Sugestia dla Was. Patrzcie, kolejna. Oszczędzanie laminowania, kartek do laminowania i ochrona środowiska. Czyli no dobra, tak, użyłam tych plastikowych tych, bardzo niefajnie, ale na zakończenie książki, którą wydrukowałam, użyłam ostatnią kartkę z bloku, a tylko okładkę sobie zalaminowałam. A cała książka jest w zwykłych kartkach. I bardzo fajnie. I patrzcie, jak to wygląda. To wcale nie wygląda na zniszczone, a ja używam tego właśnie z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. I się ładnie z tym, jak widać, obchodzą i nie trzeba każdej kartki laminować. Dobra, tip numer nie wiem który. Znalazłam kartkę, która mi się nie przyda, dlatego że kolory się bardzo źle wydrukowały. I żeby nie marnować tej kartki, ale że nie zajmowała mi dużo miejsca, nie wiem, czy mi w ogóle słychać, od razu pnę ją na takie paseczki, dlatego że z jednym dzieckiem, akurat tylko z jednym, ale bardzo często potrzebuję właśnie takich karteczek i kiedy nie mam takich zużytych, tak jakby, to korzystam z takich zwykłych i ja tu piszę różne rzeczy. Ja tu piszę wyrazy, które chcę, żeby przeczytał, ja tu piszę jakieś właśnie wyrazy, a później je przecinam i chcę, żeby dziecko złożyło je jeszcze raz. Także po co mam marnować czyste karteczki, skoro mogę sobie je ładnie pociąć, związać gumeczko i schować i później Wam pokażę, jak to wygląda schowane ładnie. Przychodzą do mnie dzieci z różnymi, tak jakby, trudnościami. Między innymi z trudnościami w zakresie motoryki małej i proponuję im różne przeróżne ćwiczenia, między innymi coś, co wszyscy znamy, czyli przenoszenie coś tam szczypcami. I mam takiego jednego gagatka, który bardzo nie lubi robić rzeczy, które mu nie wychodzą i bardzo nie chce przenosić szczypcami, mimo że i tak uważam, że idzie mu to naprawdę całkiem dobrze. I pewnego dnia przykleiłam naklejki z psiego patrolu i rzeczywiście chętniej, ale sobie pomyślałam, że on też taki jest, że raz można było powiedzieć, że naklejki z psiego patrolu, ale czymś jeszcze trzeba go zachęcić. I ja powiedziałam, o, a następnym razem to ja zrobię te szczypce różowe, bo lubi różowy kolor. I ja ich nie zrobiłam różowych. Kiedy wyciągnęliśmy te szczypce i tego nie było, to ja tak trochę, o kurczę, no obiecałam, że będą takie. A są zwykłe, więc no to ja szybko pomaluję. Pomalowaliśmy końcówki różowym flamastrem, żeby jeszcze bardziej zachęcić, to tak mi się wydaje, że te różowe końcówki posmaruję klejem magicznym.
i posypię białym brokatem, białym, bo tylko akurat biały posiadam. I tak zrobimy, żeby po prostu były bardziej atrakcyjne. Ja myślę, że to się ładnie przyklei i nie będziesz później odpadać. Na przykład potrzebuję karteczki, wyciągam sobie, proszę bardzo, jedną karteczkę, jednej potrzebuję i zapisuję sobie teraz sylabki. Mu. Mu. Damy kolejne sylabki, inne już są. Zamykamy słoik. I teraz dziecko, aby przeczytać sylabki, musi najpierw je stąd wyciągnąć, więc poćwiczyć rączki, żeby zrobić tak, żeby zrobić tak, tak. Czy tu włoży rączkę, czy wysypie, to już jest inwencja twórcza dziecka, jego zaradność życiowa. I później zamknąć. I proszę bardzo, i nie trzeba nic drukować, nie trzeba nic laminować. Wystarczą takie karteczki. Kolejny tip, kolejny dzień, kolejny tip. Tip numer nie wiem który, czyli takie pudełeczko, w którym możemy trzymać wszystko. Dobrze mieć coś takiego. Jakiś czas temu do takiego wszystkiego służyła mi moja szuflada przy biurku, w którym było wszystko. I dobrze mieć coś takiego też na różne papiery. Czyli coś wydrukowałam, coś z dzieckiem jednak nie zdążyliśmy zrobić, na przykład taką literkę, żeby jej nie marnować. Wkładam je tutaj, następnym razem być może wykorzystam. I tylko się tak zbiera i później patrzę, co ja tu mam, o, to wykorzystam z tym, to wykorzystam z tym. Tu w teczce mam rzeczy do kolorowania i do rysowania pośladzie dla maluszków, więc przed zajęciami z nimi sobie zawsze coś z tego coś wyciągam, więc mi się nie robi bałagan. Nie wyrzucam nic i nie robi mi się mały bałagan, dlatego tutaj sobie to wkładam i mam. Jakby mnie ktoś zapytał, jaki sprzęt tutaj najczęściej używam, jakiego sprzętu zakupu na pewno nie żałuję, to jest ten mały pomarańczowy po prostu skarbek. Mój skarbek. Nie dość, że pięknie wygląda, to jest w ogóle super. Oczywiście to jest głośnik, no to wszyscy wiedzą, że to jest głośnik. Ale włączam go od razu po wejściu do gabinetu, zawsze leci muzyka. Pomiędzy dziećmi też zawsze leci muzyka. Ogólnie bardzo lubię muzykę. Jest wytrzymały, bateria długo trzyma. To może spać, można na tym usiąść, można nadepnąć, nic się z tym nie dzieje. Jakość dźwięku jest chyba dobra. Jest piękny. Oczywiście pojechałam do naszego biłgorajskiego sklepu z zamysłem, żeby kupić najtańszy, ale ja jestem pod tym względem, pod względem zakupów taką jednak kobietą, taką typową, że jednak zapłacę więcej, żeby to po prostu ładnie wyglądało i jest przesłodki. Uwielbiam. No i oczywiście w gabinecie blogerki, youtuberki, instagramerki muszą być lampy, nie? No to jest oczywiście standard. Dobra, zebrałam ekipę, niezawodną ekipę do IKEA, ale najpierw musimy jechać do Maka. Jedziemy moją niezawodną Toyotą, ale kierowca jest zawsze niezmienny ten sam. Dlatego, że ja się jeszcze nie nauczyłam kierować. Dorotka znalazła jakieś miejsce, będzie parkowanie. I dlatego bierzemy Dorotkę do parkowania i do jeżdżenia, bo Dorotka umie. O Boże, ale blisko! Zaparkowaliśmy? Si, señorita. Pada duży deszcz, chowamy włosy i szybciutko do Maka. Bo to na wschodzie było. I zabieramy frytki do domu. Z Lublina do Biłgoraja wieziemy frytki, bo... Na Maj! Bo frytek nie ma w Biłgoraju. Informacje, że nie wolno nagrywać, będę nagrywała. Jest, że pistoletu nie można i rolek, to nie mam. W toalecie w IKEA zaliczyłam taki upadek, takiego orła wyrżnęłam na tyłek, poleciałam, tyłek mnie boli, tylko ręka mnie boli. Właśnie i ja sobie o tym myślę. A tu lepiej. Ten nóż mi chodziło, ten nóż właśnie ja potrzebuję. No to fajnie, to nie włosami. Gdzie koszyk macie? No to dajcie koszyka.
jedziemy. Do kasy, w tyle. No właśnie. Nie, nie. Zesunie się chyba. Właśnie 3 godziny za zakupy zapłaciłam 507 zł, ale tu dużo rzeczy jest nie moich. I ogólnie pani z IKEA z obsługi ma u mnie plusa, bo była bardzo miluszka. Nazwała mnie kwiatuszkiem i ja już jestem kupiona. Zakupy idą. A? Możemy oczywiście znaleźć samochodu. Siama, siama. A to stoi i nagrywa, a nie składają. Tam, wyciągnij. Tam na końcu takie wiesz, weź sięgnij mi. Ojoj, a co? Chodź, jedziemy do domu. Ty, Dorotka, to jest jakiś szpital. Jezu, nagrywam, 7 minut w torbie mi się nagrywa. Na 19.38, zmęczone, głodne. Nie głodne. Ja głodne. Ale zmęczone. Głowa mnie boli, nogi mnie bolą z tego ręka mnie boli z tego kibla. Same strat! Albo strzelania wózka. Na zakupy poszłeś, kupiłam sobie jeansy. 1500 zł, taki sam jak już mam. No. Dobra. Nic, idziemy. Zaraz będzie haul. Witajcie, ja chciałam zrobić taki haul z Ikei. Chciałam wam pokazać, jak robimy z koleżankami zakupy w Ikei, żeby później to wszystko ładnie ogarnąć w swoim gabinecie. Pokazać wam, jakie mebelki wybrałam, jakie rzeczy są w Ikei, których nie kupiłam, ale które polecam do kupienia. I ogólnie trochę to wszystko nie wyszło. Ostatni raz z nimi jadę gdziekolwiek, po prostu masakra jakaś. Więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wyszło tak jak chciałam. Był dzień, jeden wielki dzień przypałów. To zaczęło się wszystko od piątku, kiedy w piątek miałam fatalny dzień. Sobota miała być lepszym dniem, a okazała się mega przypałowym dniem. Okej, nieważne. Coś tam kupiłam, wszystko wam pokażę, co kupiłam. Na razie skupimy się na tych drobiazgach, które tutaj mam, bo kilku rzeczy nie kupiłam, chociaż miałam w wózku. I próbowałam to wszystko otworzyć dzięki tym filmom, które nagrywałam. Gdzie te rzeczy się podziały? Kiedy one zniknęły? Zaczynamy. To wszystko mam w tym wielkim pudle, które na pewno wy znacie. To jest typowo ikeowskie pudło. Ono jest fajne, bo można postawić tych pudeł kilka i nie trzeba jednego ściągać, tylko otworzyć wieko i wyciągnąć. Także to jest super rozwiązanie. Był tanio, ono kosztowało chyba 30 zł. Zaczynamy. Co mam w środku? Zacznijmy od serducha. Serducho nie jest Ikea, serducho jest Tigera. Serducho jest ogromne, marzyłam o nim. Ja jestem osobą, która nigdy nic nie znajduje w Tigerze. To widziałam u nich na Facebooku i kto mnie ogląda na Instagramie, to wie, że ja mam słabość do realistycznych serduch. Miałam sobie nawet wytatuować jedno i być może to kiedyś zrobię. Po prostu uwielbiam. Uwielbiam też gnioty i powiem wam, że tego typu gniotka już jednego mam. Ma taką piankę jakby pianka do golenia. I tamtego mam już cały rok i tamten mi się naprawdę fajnie sprawdza, długo go mam, nic mu się nie zepsuło, nie wybrudził się, nie jest taki obrzydliwy w dotyku, a jeden mój Jerzy go bardzo lubi, kiedy u mnie jest, zawsze po niego sięga, tu mam słabość do serduch, a kosztuje 20 zł, więc nie jest najtańszy, ale jest mega duży i jest naprawdę fajny. To może jak już jesteśmy przy Tigerze, to wyciągnę jeszcze drugą rzecz z Tigera, którą kupiłam, klocki Jenga, tylko mini. Kupiłam je ze względu na kolorki, ze względu na to, że można je segregować według koloru, że można z nich budować różne rzeczy, że można grać w Jenkę, że można odwzorować wzór za wzór. Mogłabym w sumie tu usiąść, żeby nie widać tego starego materaca. Natomiast tu jest zrobiona kołyska, bardzo stara, wykonana kiedyś przez mojego tatę. Tu jest stara tablica i nie posiadam nowej tablicy i zaraz dowiecie się dlaczego.
Ale zanim dowiecie się, co się zdarzyło z moją tablicą, którą chciałam kupić w IKEA, jedziemy dalej z rzeczami, które sobie kupiłam. Zmiotka i szuflerka. Nie trzeba jechać do IKEA, aby ją kupić. W IKEA kosztowała 5 zł. Nie wiem, ile kosztuje w innych sklepach. Żałuję, że nie wzięłam dwóch, bo potrzebne mi są dwie. Jeden zestaw potrzebny mi do tego, do czego jest zazwyczaj potrzebny, czyli do zamiatania. Ale chcę też uczyć dzieci zamiatania, dlatego że ogólnie to jest fajna umiejętność, przydatna w życiu, bo mimo tego, że nasza cywilizacja się bardzo rozwija, że mamy odkurzacze samoodkurzające, które jeżdżą, to jednak ten sprzęt się nadal przydaje i dzieci powinny umieć z niego korzystać. Natomiast też to ma to wartości terapeutyczne, bo wykonuje się określony ruch, dlatego że trzeba tutaj złapać szufelkę, która i rączka tutaj jest nieruchoma, trzyma, a druga rączka porusza miotełko, też trzeba poruszać z odpowiednim wyczuciem. Ale nie mogłabym dawać dzieciom na teraz, wiecie, brudnej szczotki, brudnej szufelki, bo to by było niefajne, więc będę używała ich do zabawy, do takiego zabawowego zamiatania, na przykład rozsypię pompony i te pompony będziemy proszę zamiatać. Bardzo, mamy klocki i tutaj się tylko oczywiście bawimy, ale tak naprawdę to też jest wstęp do nauki prawdziwego zamiatania, bo klocki jest łatwiej zamieść, dlatego że są po prostu większe. I sobie zamiatamy, zamiatamy, zamiatamy. To jest taki materiał. Zastanawiałam się nad kolorami, być może w filmie zobaczycie, jakie były inne kolory. Ja wzięłam żółty. I ona jest dosyć długa, więc ja ją utnę i poproszę moją mamę, bo ona ma maszynę do szycia, żeby mi przyszyła, bo myślę, że jakbym uciła, to by się trzępiło, że będę miała dwie takie. Po co to mi jest potrzebne? W metodzie Montessori dziecko bierze sobie dywanik, rozkłada na dywanie i tutaj rozkłada materiały. I tu ma taki widoczny punkt, gdzie ma się koncentrować. Nie punkt, ale takie pole dosyć szerokie, większe niż punkt. I tutaj się dziecko koncentruje, to wykłada różne materiały. Tu na przykład układa z alfabetu ruchomego jakieś wyrazy czy zdania. I ja bardzo tego potrzebowałam właśnie, żeby dziecko miało taki punkt koncentracji. I ja lubię pracować na dywanie. Pracujemy przy stoliku, pracujemy też na dywanie. Przy matematyce, ale też podczas właśnie pisania, podczas korzystania z alfabetu ruchomego. Nie pisania takiego odręcznego, to tylko i wyłącznie przy stoliku, ale takiego pisania z wykorzystaniem alfabetu ruchomego. I kiedy siedzimy na dywanie często, to dzieci ciągle zmieniają pozycję, gdzieś się kładą, gdzieś się przesuwają, a ciągle muszę z tym podchodzić do nich, prawda? Żeby w odpowiedniej pozycji siedzieli przed tym, więc to mi naprawdę ułatwi sprawę mi to ułatwi. Poza tym, moim marzeniem jest to, żebym miała ładniejszego Instagrama. Chciałabym mieć ładnego Instagrama, bo ja wiem, że na Instagramie liczą się przede wszystkim zdjęcia. Tylko po prostu ja nie mam czasu na to. Nie mam czasu na ładne zdjęcia. No też nie mam zdolności, nie mam sprzętu. Ale wierzę, że po prostu na tej macie wszystko będzie się prezentowało lepiej niż na mojej wykładzinie, która jest szaro, taka ciapkowata i tam wszystko źle wygląda. A kosztowało to 12 zł, więc moim zdaniem spoko. Dobra, kolejna rzecz. Miarki i plastikowe. Mogłam kupić, chociaż nie wiem, czy były metalowe. Są fajne, bo są właśnie na takim strzasku. Powinna je sobie ściągnąć, żeby dziecko używało tylko jednej, bo wiadomo, że dorosły to sobie może wziąć, przekręcić, a dziecku będzie trudniej. I to będziemy wykorzystywać do motoryki małej. Mam całe pudło różnych rzeczy sensorycznych. Chodzi mi tutaj o materiały sypki sensoryczne. Ryż, kasza, makaron, barwione. Będziemy się bawić w tworzenie jakichś mikstur, żeby po prostu było ciekawie. Bo jak powiem dziecku, że proszę przenieść tą łyżeczką groszek do tej miseczki, dobrze? I o, jak ładnie sobie przynosisz. To u mnie nie zadziała, no i dziecko nie będzie przynosiło, no chce się bawić. Więc my na przykład robimy mikstury, przygotowuję im jakiś przepis. Więc tu albo dziecko czyta, a jeśli nawet nie czyta, to mogę napisać 3, czyli cyferka 3, duża łyżka i na przykład ryż, tak? I dziecko widzi, że 3 łyżki ryżu. Tu też jest matematyka. I dziecko bierze dużą łyżkę i nasypuje 3 duże łyżki ryżu. I zaraz Wam pokażę kaszer, którą, to jest kasza kuskus, kasza jaglana, którą barwiłam flamastrami i to nie za bardzo wyszło, ale Wam pokażę i o co mi chodzi z tym. I teraz widzicie, że ja jak nagrywam, to nie sprzątam sobie, tylko to wszystko leży i później mi się tego nie chce sprzątać, to długo leży. No ale mamy takie łyżeczki i możemy sobie je rozpakować. Właśnie o to chodzi, że na przykład 3 takie łyżeczki i dziecko sobie bierze 3 łyżeczki i gdzieś przysypuje. Nie będę tutaj brudziła, ale o to chodzi. No i na przykład ten barwiony, który mi nie wyszedł za bardzo zabarwiony, miał być różowy, jest taki pomarańczowy, intensywny. 3 malutkie łyżeczki kaszy.
Chociaż to może nie być kasza, tylko jakieś magiczne, prawda, ziarenka. I robimy przecisk. Chodzi o tego typu rzeczy, to bardzo chciałam kupić coś, co mogłabym wykorzystać do nauki przelewania płynu. Czyli marzyłam o takich oldschoolowych, starodawnych, metalowych naczynkach, ale nie kubka, bo kubki były i kubki zobaczycie. Ale o takich małych dzbanuszkach, nie wiem, to raczej takie dziecięce by powinno być, bo takich małych dzbanuszków metalowych chyba nie produkują. Ewentualnie na mleko do kawy, ale nie znalazłam w IKEA. Ale mam w domu, już nie używamy w domu, bo kupiłam sobie ekspres, więc zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Do właśnie przelewania. Ale zanim nauczymy się przelewać płyny, zaczynamy od przelewania materiałów sypkich, czyli zaczynamy na przykład od czegoś dużego, grochu. I nasypujemy do tego dzbanuszka tyle tego grochu, ile zmieści się w szklance, żeby dziecko po prostu nauczyło się wykonywać ten ruch. Później możemy dodać tego więcej, żeby dziecko na przykład musiało to coś z banuszku rozplanować, rozłożyć na dwa kubeczki. Później przechodzimy na przykład na sól, która jest troszeczkę drobniejsza i sobie możemy przejść na coś płynnego, czyli woda, albo można wodę zabawić, żeby było sympatycznie. Mam, znalazłam. Chodzi mi o taki dzwoneczek. Tu jest kreda niebieska i sól, tylko że po prostu sól jest dosyć taka gruboziarnista. Kupiłam coś jeszcze i znowu plastik, ale nie znalazłam nic metalowego. Taką tackę. Mam kilka tacek tego typu, ładniejszych, metalowych, z Biedronki, ale jest jeden problem w nich. One mają tutaj wycięte kółeczko, które wiadomo jest na rękę, ale to kółeczko mi strasznie, strasznie przeszkadza. Dlatego, że kiedy coś tu robimy z kaszą, z ryżem, to po prostu bokiem to wszystko ucieka. Ja potrzebowałam czegoś zabudowanego i czegoś nie bardzo drogiego, dlatego że znalazłam dużo fajnych tac, które mogłyby służyć jako alternatywa do tej tak zwanej magicznej tacy, która jest zwykłą okrągłą tacą z rączkami, która kosztuje 65 zł najtaniej. Więc było dużo fajnych alternatyw i ja Wam chyba pokażę tylko jedną tak naprawdę. Zaraz Wam ją pokażę. Taka złota, ładna, naprawdę dużo fajnych rzeczy można by było sensorycznych w niej wykonać. No i kupiłam najtańszą za 5 zł i już do dzieła. Tutaj jest tyle soli, aby zmieściło się do mojego kubeczka i dziecko musi się nauczyć, że trzeba wziąć w rączkę i przesypać. I no tutaj ręka, jak widzicie, moja mocno pracowała. Albo wiecie, o jeszcze tak, że tutaj troszkę więcej, tutaj tyle. Tutaj tyle i tu trzeba uważać. To już trudna umiejętność. I tutaj. No, a propos życie jest życie. No to teraz po prostu hicior. Coś, co jest chyba tylko w IKEA. Coś, co też nie jest idealne, ale jednak jest fajne. I to jest nóż i obieraczka. I to jest, ja nie wiem, czy to jest dla dzieci. To jest na dziale kuchennym. Ale jest fajne. Ja chcę, żeby moje dzieci były maksymalnie samodzielne i chcę ich nauczyć wielu przydatnych czynności życiowych, które jednocześnie też są wartościowymi terapeutycznie umiejętnościami. Wiecie, o co chodzi. Jeśli nawet myślicie, że jesteście nauczycielami, jesteście terapeutami i wy nie musicie przygotowywać do życia, wy musicie prowadzić terapię, no to sorry, ale to też jest terapia. Więc ja tego bardzo szukam, dlatego że plastikowe noże to już dla nas jest nie, to już nie ten level. My mamy już, my. Moje dzieci mają już ponad 12 lat, niektóre już nawet jeszcze więcej i nie do końca potrafią kroić. Więc trzeba kupić prawdziwy nóż. To jest prawdziwy nóż i on jest o tyle fajny, że tu ma takie fajne zabezpieczenie i wygodnie się go trzyma. Moje dzieci, niektóre dzieci z dużymi trudnościami w planowaniu motorycznym, z dużymi trudnościami w integracji bodźców sensorycznych, z obniżonym napięciem, ale też ze złożonym napięciem, no nie potrafią trzymać noża. W ogóle jak złapią, to trzymają w ten sposób i w ten sposób chcą kroić. Tylko, że on jest na serio ostry, więc to chyba nie jest nóż dla dzieci. Ja go po prostu zatępię, ja go muszę zatępić. Ja nie chcę, żeby on był aż tak ostry, ale ja nie chcę, żeby był tak tępy jak plastikowe noże i nie chcę, żeby był tak tępy jak te noże takie obiadowe. To zależy, o jakich dzieciach mówimy. Jeśli to jest dziecko, które naprawdę sobie tak jakby z tymi rzeczami manualnie nie radzi, jeśli to jest dziecko, które nie potrafi zrozumieć niebezpieczeństwa, nie potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo, nie wie, że nóż to oznacza, wiecie, uciąć się i krew, no to nie, no to okej, umiejętność krojenia no nie jest aż tak bardzo niezbędna w życiu, da się bez tego żyć, więc wy sami musicie sobie tak jakby decydować, co nauczycie swoje dzieci i co jest tak jakby dla nich osiągalne, dostępne i bezpieczne. No i co sobie kupiłam jeszcze w IKEA? Kupiłam sobie chusteczki. Ale są w takim jakby ekologicznym opakowaniu, więc spoko. I kurde, i tak naprawdę
To jest wszystko. Znaczy kupiłam oczywiście dwie szafki, które Wam pokażę już, kiedy będą złączone. Być może Wam pokażę, jak ja to skręcam, bo sobie tak zaplanowałam, że ja sama je skręcę. Bo co to jest za problem skręcić szafkę z IKEA? Chciałam kupić taką tablicę. I ja byłam pewna, to po prostu przed chwilą jeszcze byłam pewna, że ja tę tablicę mam. Bo otóż my ją znalazłyśmy. Lotka to włożyła pod wózek. Szłyśmy z tym do kasy. Ja dzisiaj idę do samochodu, bo nie wypakowywałam tego. Idę do samochodu po moją tablicę, żeby ją pokazać. Jej nie ma. Nigdzie jej nie ma. Po prostu wydaje mi się, że przy kasie odstawiłyśmy ją, nie wiem kto, być może nawet to ja byłam, nie wiem. Ktoś ją odstawił, oparł pewnie o taśmę i nie włożył na taśmę. I kurde! Fuck! Także teraz zapraszam Was na część trzecią. W gabinecie, która już będzie kręcona. W części trzeciej będę skręcała mebelki i ustawiała wszystko. Tak jak być powinno. Ostatnio też mam fazy na opaski, dlatego że zapuszczam włosy. Trochę jest mi w tym wszystkim niewygodnie, źle wygląda w tych włosach, nie układają mi się. I odkryłam opaski, że nawet spoko wyglądają. Kupiłam sobie w Sinsayu aż 3 za 15 zł i wszystkie są prawie do niczego. Ta jedna, jedyna żółta jako tako się trzyma, ale jest to słaba jakość, bardzo słaba jakość. Możemy oczywiście znaleźć samochodu. Dorotka nas opuściła, jedyna mądra osoba w tej drużynie. A ty tam stoisz, czy gdzie ty jesteś? No to jak my cię znajdziemy? Od flak jak iść. Jezu, Dorotka, jak miło cię widzieć. Słuchajcie, ten film kręcę bardzo długo, on z półtorej tygodnia trwa i po prostu tragedia, dlatego że dla Was to pewnie jest logiczne i jasne, bo może robicie zakupy w IKEA i w ogóle wiecie, ja, to były moje pierwsze zakupy w IKEA, po prostu trochę się skusiłam tym, że wszyscy gdzieś tam na YouTubach publikowali, że sobie właśnie gabinety wyposażali w IKEA, no i ja pojechałam nie mówiąc nic nikomu, znaczy trochę mówiąc, ale nie mówiąc tym, którym powinna, bo by mi powiedzieli, tola, ale meble z IKEA, po pierwsze są słabej jakości, to się tak jakby domyślałam, ale te szafki IKEA, to trzeba przybijać się tam, przymocowywać do ściany, bo one są niestabilne, ja o tym nie wiedziałam, wy pewnie to wiecie i wszyscy inni pewnie wiedzą, natomiast ja tego nie wiedziałam i jestem załamana, dlatego że ściany są po prostu, to jest gips, nie wiem jak to się nazywa, to jest coś bardzo delikatnego, bo jak tam ktoś kichnie, czy się śmieje, czy w ogóle jak mówi słucham, jak odbiera telefon, to ja go słyszę, więc nie będzie można ich przymocować do ściany i ja po prostu nie wiem. Nie wiem. Zostawiłam tę szafkę w tym miejscu, gdzie dzieci ogólnie i tak nie mają dostępu, bo tutaj za biurkiem się dzieci nie bawią, tutaj dzieci siedzą przy stoliku, tu pracują przy stoliku, natomiast bawimy się w tej części sali. Ponadto i tak położyłam bardzo dużo książek, które tak mi się nie mieszczą na samym dole, więc ta szafka jest jednak stabilna. No ciężko jest ją ruszyć, no ale no nie wiem, pomyślę jeszcze co z tym zrobić, natomiast ta szafka, która tam stoi, ona nie jest tak, nie ma zabawek, które tutaj być powinny, zabawki, to w ogóle nie są moje zabawki, to są zabawki, które ja pokażę tylko w live'ie i one nie są moją własnością, więc tylko na chwilę tutaj postawiłam, żeby pudło mi nie stało, ale ja tę szafkę gdzieś wyniosę, ona tu na pewno nie będzie stała, ja nie mogę jej nigdzie przytwierdzić i ona jest niestabilna i ona tu na pewno nie będzie. To także Dora sobie postanowiła, że sobie zrobi, wiecie, filmik z IKEA, wszystko pokaże i w ogóle, a wyszła jedna wielka kicha. Totalna. Nie dość, że tablicy nie kupiłam, że się zgubiłyśmy w IKEA i nie pamiętam jeszcze ile tych było przypałów, to ogólnie wszystko do pupy wyszło, wszystko do pupy. Drukarka tylko dobrze działa, bo akurat na nią patrzę. Także kończymy ten filmik i być może wy jesteście zawiedzeni tym filmikiem, ale naprawdę nie jesteście zawiedzeni tak bardzo, jak bardzo zawiedzona jest Tola tymi wszystkimi zakupami i tym wszystkim, co tutaj w ogóle wyszło w tym gabinecie. Dalej nie mam miejsca, dalej jestem niezorganizowana. Ach, w ogóle książki przeniosłam, dlatego że chciałam, aby było tam stabilniej, natomiast i tak zależało mi właśnie na tym, żeby te książki z parapetu zabrać. Chciałam wszystko zabrać z parapetu.
tego nie będzie, bo to akurat jest przygotowane na następne zajęcia, to. Ale patrzcie, to co obiecałam sobie i znajomym, to zrobiłam. Czyli pufa teraz jest na parapecie i ja mogę sobie teraz czekać na dzieci tutaj na parapecie, bo takie było moje zamierzenie. Dobra, jadę do domu. Jedna wielka masakra. Do widzenia.